Cześć wszystkim, ja jestem Mateusz, a my gramy dalej w Cities Skylines 2. Pierwszy odcinek to był taki dla przypomnienia, jak to grać i co z czym się je. A dzisiaj już sobie zagramy normalnie. A co się zmieniło od pierwszego odcinka? Zmieniłem nazwę miejscowości na Polandowice. Ponieważ doszedłem do wniosku, że prawdziwe nazwy miast nie za bardzo tu pasują do wielkości mapki. A dlaczego Polandowice? To bo mówiłem też w pierwszym odcinku. Tutaj mamy morze, czy tam ocean. Z tyłu mamy góry, a po środku płynie rzeka. I można przyjąć, że to jest Ala Wisła. I po prostu zamiast nazw miast prawdziwych, zrobiłem fikcyjną nazwę. Tutaj kolega w komentarzu podsunął pomysł, żeby nazwać to miasto Weicherland, ale nie wszyscy pewnie skumają, o co chodzi, a niektórzy się mogą też obrazić, więc na razie jest jak jest i zaczynamy sobie powoli budować. Ja chciałem na początek sobie połączyć tą drogę z tą, jakimś SM Floresem. Tutaj mamy nazwę autostrada A4. No ale z południa na północ, czy z północy na południe, autostrada się nazywa A1, więc od razu sobie tutaj to zmienię. Ok, tu zrobione, więc tu mamy autostradę A1, autostradę, na razie jest droga dwupasmowa, ale z biegiem czasu będziemy to przekształcać w autostradę. Taka jak tu jest, no tu jest autostrada A23, ale jak tutaj zmienię, a nie, tu też są inne nazwy, więc tutaj też zmienimy od razu na A1, cyk, tutaj zrobione. Tak, tutaj patrząc na postęp, do autostrady jeszcze nam trochę brakuje. Więc z biegiem czasu będziemy sobie to wszystko zmieniać. Ja tu chcę jeszcze odblokować ronda. Potem zaawansowane służby drogowe. I wtedy przejść do autostrad. I węzły drogowe. I duże drogi też przy okazji. A potem strefy parkingowe, parking podziemny. I tak dalej. No nawet jest budynek z automatyczną strefą parkingową. Ale to nie w Polsce. Tutaj chyba raczej nie będę planował tego zrobić. Parking podziemny jak najbardziej, z elektryczności to chyba wszystko odblokujemy. Tak, tutaj wszystko. A co z wodociągów? A tutaj nie ma nic za bardzo. Stacja uzdatniania wody jest tylko i zaawansowana przepompownia wód gruntowych. No, kamieni milowych jeszcze nic nie mamy. A dlaczego nic nie mamy? Bo nie mamy nic zbudowane. Dobrze. To najpierw połączę tą drogę z tamtą, tutaj czteropasmową, tutaj dwa zakręty, tutaj ciągłe, dobra, żeby to nie było też takie proste jak w Ameryce od linijki. Mam nadzieję, że mi jakoś to wyjdzie. Tak, tutaj. Tutaj. O nie, nie, nie. Tutaj. I tu chyba połączymy. O właśnie, prostą drogą. Ja tu podlecę bliżej. A, bo tutaj nie jest ta czteropasmowa. To ją połączę tak. No czemu się nie chce? O, jest. Tutaj od razu wychodzimy i którym to było? Zastąp. Dlaczego tak nam się tu brzydko robi? Dobra, to inaczej. Buldożerek. A tego nie mogę skasować. No dobra, na razie zostanie po prostu tak jak jest. No co jest? A. Dobra, tu prosta.
to na razie będzie tak brzydko, ale na razie tak musi to zostać. Dobra, i jak to u nas na mapie wygląda z wiatrem? Wiatr idzie w tą stronę, to te strefy przemysłowe będę chciał robić tutaj w tym rejonie, na razie póki co. Tutaj strefy mieszkalne, tutaj też. No, a prąd w planach mam pociągnąć od sąsiadów, więc od razu sobie tutaj zbudujemy tą stację transformatorową. Ale puścimy ją tutaj. Czy to będzie się opłacać? Tak, to nawet będzie szybciej. Znaczy krócej. To ją postawimy sobie tutaj. Ok, nakładające się na siebie obiekty, ale to nie dotyczy. I przeciągniemy linię wysokiego napięcia. Okay. A jak to się robiło to na dół? Zniesienie. O tak. Dobra, minus 10 metrów pod ziemią będzie. I dociągniemy ją tutaj. Dobra, tu już załatwione. Tutaj jeszcze zrobić trzeba wodę. No potem samouczek będzie nam podpowiadał. Tu w samouczku miałem problem z tą przepompownią wody. Ale już przypomniało mi się, jak to powinno być. Więc już nie będzie problemu. Ale może postawimy sobie przepompownię wód gruntowych na razie. O, tu ładnie nam wyszło akurat obok ulicy. Więc nie przecinamy tych wód gruntowych. Postawimy sobie to tutaj. Tak, wymagana droga. Dobra, zaraz ją zrobimy. Tak, dobra, to my wiemy. Tylko podłączymy rury. I tak. No jest tutaj, dobra. I szybko drogę. Tu drogę zrobimy zwykłą. Dwupasmową. No i będzie skrzyżowanie. Co tu jest? Nakładające się obiekty. Jakie obiekty? A nadal nie ma drogi. Co tu się dzieje, kurczę? O, zaskoczyło. A ja tu chcę pod kątem prostym. To 80. No nie wygląda to na prosto. O, tak lepiej. No i dobra. Mamy przepompownię wody. To jeszcze potrzeba przepompownię do ścieków. Ta wydobywa wodę z jeziora, a to nam niepotrzebne. Odpływ ścieków. Ok. Aha, tu odpływ ścieków musimy zrobić gdzieś tutaj. Chociaż w sumie zrobiłem, tutaj będzie bliżej do drogi, bo i tak ta rzeka jest dość długa. Tyk, tu też drogę potrzebuje? Czy nie potrzebuje? Nie, rurę tylko ściekową. To proszę bardzo. No i dobra, wszystko mamy tu na razie i zrobimy sobie
tutaj w sumie na wstępie może się uda tutaj wsadzić rondo. Aha, to tak tylko. No dobra, to tu zjeżdżałem z autostrady na razie, bo tu będzie też cały czas autostrada, jak odblokujemy. I będzie trzeba tutaj zrobić potem małe przemeblowanie. Dobra, jest tak, jest rondo. I tutaj normalnie już droga dwupasmowa będzie szła. I tak pod kątem 90 stopni, ale tu też tak do końca nie idzie tak ładnie zrobić, bo jest 90 stopni i 88 z prawej strony. No ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Okej. A jak działa ta siatka? No dobra, 180 stopni. Aha, no i ładnie, elegancko. To sobie od razu dociągniemy tu do granic. A tu siatkę można od tej strony też puścić? Nie. Trzeba było na początku robić. No dobra, to zrobimy to ręcznie. 90 stopni. Tą stronę. I 90 stopni w tą stronę. Dobra. I tutaj tak samo. Cyk. Fajnie, że te linie się pokazują, że akurat w tym miejscu należy postawić, żeby to połączyć w linii prostej. Ok. To mamy jeszcze tutaj dwa razy. A, tu się nie da. A szkoda. I lecimy do góry. Tyk. No tu zostaje taki mały kawałek niewykorzystany. No ale zobaczymy, jak te pierwsze chaty będą się budować. Tylko trzeba oczywiście zrobić europejskie domy o małej gęstości zaludnienia. Tak, i tu wszędzie stawimy domy. Tutaj przy autostradzie niektórzy będą mieszkać. I tu nasze będzie pierwsze osiedle. Ok, i co tu jeszcze potrzeba? Strefy komercyjne. Strefy komercyjne mogą być przy głównej ulicy. Dobra, na razie tyle. I strefy przemysłowe od razu zrobimy. A ja już puszczę czas, żeby sobie powoli leciało. Szukasz pracy, czekam na ciebie pod adresem ulica Ceramiczna 96. A, to już tutaj się budują. Dobra. Jak to tu wygląda? Ta pato deweloperka. Każdy sobie dźwig zamówił. Bogaci ludzie mieszkają w tych prostych domach. Że na dźwig ich stać. Na dźwig to nie jest taka tania rzecz, żeby sobie wynająć i żeby pracował. Elektryczność produkowana w mieście nie zaspokaja naszych potrzeb. Słucham. Jak nie zaspokaja potrzeb? Przecież jest wszystko podłączone, wszystko działa, tak? Koszt utrzymania 6000 zł na miesiąc. Złoty. Dobra, przyjmijmy, że złoty. Skuteczność 100%, a zużycie jest tylko 1%. No to o co tu chodzi? Wielkie otwarcie. Mason Jar Glass, czy Jar. Szukam szefów kuchni, no ale nie mam jeszcze żadnych mieszkańców tutaj.
Osiągaj kamienie milowe, by odblokować usługi narzędzia. Mamy 484 na 750. To przyspieszę czas. Żeby to szybciej się pobudowali. Ja jestem ciekaw, kiedy pierwsze korki tu będą. Będziemy się starać rozwiązywać tutaj każdy problem. No ale tu powinno być ok. No tu nawet światła nie ma. Świateł. No pracownicy będą. Jak tutaj się pobudują i zamieszkają. No, na razie nie mamy zbytnio dużo rzeczy do wyboru. Jak z elektrycznością? Dostęp elektryczności. A czemu nie ma jak produkcja zero? Import jest 788 kW. Dobra. Poczekam chwilę, zobaczymy. Co z tego wyniknie? Zanieczyszczenie gleby, tutaj jeszcze nieważne. Tylko z tą elektrycznością tu się martwię, ale najwyżej zamkniemy dostawy od sąsiadów, chyba że to trzeba jakoś uruchomić tą usługę. No ale ja tu wkopałem w ziemię. Tak, te podziemne, tak, tu idą przewody podziemne. Jak to gdzie zamieszkać? No kurde, to trzeba zbudować te budynki. I idą przewody pod ziemią. Tak, tak. Drugi raz sprawdzę. Wydajność transformatora 80 MW. Akurat tu się nie orientuję, czy to dużo, czy mało. Ale zużycie jest 2%, więc ktoś to używa. No i prąd jest, no bo fabryki pracują. Populacja wzrosła. O, i ładnie tu już. Sobie zobaczę z bliska, jak to wygląda. Tam czytałem na jakichś forach, że tutaj jakiś jest problem z wydajnością tej gry. Z optymalizacją. No, na razie ja tutaj na razie nic nie zauważam. No bo co mogę zauważyć? Gdy mamy nic nie zbudowane jeszcze. A można się zbliżyć na wysokość pieszego? No tak nie bardzo, ale tak dziwnie zamazane te autka są tutaj. To będę musiał w ustawieniach coś popatrzeć. I strasznie wolno chodzi ten scroll. No ale tutaj, ulica Humanistów 461. Zadowolenie, ok. Rodzinka. A tu jedna sztuka, jeden pies. A tutaj jest napisane, że dwóch dorosłych. No nic, dobra. No dalej postęp. Większe się zwiększa, ja chcę podkrywać jeszcze parę rzeczy. Dzisiaj. No ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale pierwsze chaty już stoją. Nawet całkiem spore. Ogródeczek. Barbecue jest. Tylko to miał być styl europejski. W Ameryce wiem, że niektórzy tam nie grodzą. Ale że w Europie nie grodzą? Ani ogrodzenia, ani furtki, ani nic. Garażu też nie widzę. Żeby gdziekolwiek był jakiś. Mnóstwo wolnego czasu. Czyli co, mamy zapotrzebowanie cały czas na mieszkania o małym zagęszczeniu. Ja to zmienię na jedynkę już. I populacja rośnie. Trend. O, maleńka wioska. Nagrody 600 tysięcy. Super, jeden punkt.
No ten punkcik jeden, ten też nie wiem co to jest. Tu trzy punkty, panel postępu. Rezydencja Gwiazdy Popu. Dostępny jest nowy budynek. Taras tej posiadłości doskonale nadaje się do organizowania imprez, a mieszkająca w niej Gwiazda Popu uwielbia to robić. No to trochę może ludziom przeszkadzać, to trochę go postawimy z boku. I dobra, tak jak mówiłem. Zaawansowane służby drogowe, czy najpierw ronda? To może najpierw ronda. Tak, tak, żeby było więcej tych rond do wyboru. Odblokujemy i odblokowane jest. A, dobra, czyli to są dostępne punkty rozwoju, a tamte ikonki jeszcze nie wiem. Co oznacza? Aha, zezwala na ekspansję, używane do kupowania nowych pól mapy. No to super, to już o 3 pola się możemy rozrosnąć. Nie wiedziałem, że tak szybko to się uda zrobić. O tutaj, tak? Pola mapy, kupowania nowych pól mapy, zwiększa obszar, tak. Pola nie muszą być połączone. Może zaplanować przemysłowy rozwój miasta poprzez rozbudowanie go na obszarach zawierających jeden lub więcej surowców naturalnych na potrzeby przemysłu. Okej. Połączenia zewnętrzne. Mogą to być drogi, tory, a także szlaki wodne i powietrzne. My nie mamy torów. Tylko mamy szlaki wodne i powietrzne. Kolei tutaj nie ma do połączenia z sąsiadami. O, tu nawet strzałka jest. Ale chcę zobaczyć sobie, gdzie tu mamy jakieś... A tu nic nie pokazuje się. Z jakiej złoża są. Czy ja czegoś nie wiem, czy coś przegapiłem. Aha, dobra. A ja nie chcę tego. Tutaj woda gruntowa 26 metrów, żyzna ziemia tyle, ropy nie ma. Myślałem, że tu będzie gdzieś zaznaczone, gdzie tu coś może być. O, tu złoża ropy. Mogliby to oznaczyć jakoś lepiej, ale dobra. Czyli tak, czy do odkrycia, a to jeszcze każą za to płacić, a to cwaniaki, żyzna ziemia. Okej, i tutaj jedną kratkę, o, złoża rudy tu będą, no to super. Dobra, to ja to kupuję, 23 tysiące, mamy prawie milion złotych, kupujemy. I bawimy się dalej. Czyli tak. Zapotrzebowanie na mieszkanie o średnim zagęszczeniu. No to proszę bardzo. Tu zrobiliśmy małe zagęszczenie. To tu. W stronę rzeki zrobimy duże zagęszczenie. Średnie zagęszczenie. Tak, bo najwięcej jest potrzeb w tym kierunku. Europejskie szeregowe domy. Dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądać w praktyce. Czyli tak, droga dwupasmowa. Od razu biorę siatkę. Tyk pod kątem 90 stopni. Ale też, żeby tutaj nam pasowało się. To nie. To od tej strony zrobimy. I tylko, żebym pamiętał, żeby jeszcze tą rezydencję Gwiazdy Popu tu gdzieś ulokować. Okej. Zobaczymy, czy to wyjdzie. A, nie wyjdzie. Ale lipa. Dobra, to na razie krótka, prosta. Do tego miejsca.
i krótka, prosta, tylko żeby się zrównało z tamtą. Ok, do tego miejsca i zrobimy teraz tą siatkę tutaj. A nie wyjdzie. Dobra, to już wiem co robić, już będzie chociaż wiadomo na przyszłość. Ok, tutaj 180. Tak, idealnie. I połączymy to ręcznie. I gitarka. I średnia zabudowa. Tutaj gdzie się da, niech się pobudują. Tu z tej strony. Ok, zrobione. I co jeszcze na dzisiaj? Rezydencja tej gwiazdy popu. Gdzieś ją tu usadowię. O, to, a tu się zmniejszyło od razu zapotrzebowanie na mieszkanie o małym zagęszczeniu. Nie wiem, od czego to zależy. Skoro było więcej, o, tu się zmniejsza. To wiadomo. A ta rezydencja gwiazdy popu, jak to wygląda tutaj? Charakterystyczne budynki, dobra, unikalne budynki. A, samopoczucie plus 2 wzrasta. Ja miałem wrażenie, że skoro lubi imprezować, to jakoś obrócić się to da? Nie, to już jest automatyczne. Czy go gdzieś tutaj wkręcimy? W promieniu 200 metrów komuś zabierzemy chałupę? Nie, dobra. Niech ma widok na rzekę, bo do oceanu jeszcze daleko. I cyk. Dobra, zobaczymy jak to z bliska wygląda. Wygląda jak wygląda, trochę dziwnie, bo akurat jest tak na dół schodzi, no ale chociaż nie jest na płasko. No i w sumie myślę, że to było na tyle w tym odcinku. Ja dziękuję Państwu za oglądanie. Jeśli się podobało, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. I oczywiście komentarze wszelakiej maści mile widziane. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Pa, pa!